Emarok z Michałem Andryszakiem po zwycięskiej walce z Bagą Agajewem na gali MMA Fighters Club. Michał, bardzo szybkie zwycięstwo. Spodziewałeś się w ogóle, że tak łatwo ci pójdzie z twardym i doświadczonym Rosjaninem? No dla mnie jak zawsze walka w pierwszej rundzie, jak się kończy, jest dla mnie zaskoczeniem. Zawsze założenia są inne. No udało się tak, jak się udało. Myślę, że jest to chyba najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Chyba najbardziej wartościowy przeciwnik na razie w mojej rozpisce. No, jestem szczególnie zadowolony z tego, że wykonałem game plan w 100%. Staraliśmy się nie klinczować, nie wdawać się w jakieś tam zwarcie, po prostu utrzymać walkę w dystansie, wykorzystać moje warunki fizyczne i to się udało i z tego jestem najbardziej szczęśliwy. No tak, warunki fizyczne były dobrze widoczne, ta różnica, poczęstować go też solidnym kopnięciem na korpus. Opowiedz coś więcej może o tym dokładnie, jaka była strategia, czy to było właśnie tak uderzanie na wymęczenie? Czy strategia była taka, żeby sobie go tam punktować w stójce lewym prostym, czasami tam dołożyć prawe kopnięcie, ale ogólnie nie doprowadzać do zwarcia i utrzymać walkę w dystansie. No podczas walki akurat zauważyłem, że przeciwnik podnosi dość wysoko ramiona podczas obrony do góry, także zostawiał wolną wątrobę, tam znalazłem trochę miejsca na middle kicka. No, on tam dość szedł, tak ten middle kick go napoczął, tak? I później już było mi o wiele łatwiej, ponieważ on widać było, że stracił oddech i takie chęci do walki. Powiedz coś o samym zakończeniu walki. Sędzia Artur Wasilewski przerwał ją w odczuciu wielu, w odczuciu przede wszystkim obozu Rosjanina, zdecydowanie za wcześnie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Na pewno moja ocena nie będzie obiektywna jako zawodnika. Ale i tak się pytam. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że po prostu przeciwnik zjechał z nóg, tak, leżał pod klatką, przyjął pozycję obronną, jak najbardziej zasłonił się dwoma rękoma na głowę, otrzymywał ciosy na twarz. Jak na moje, jak najbardziej słuszna decyzja, nie wykonywał żadnych ruchów obronnych, także... Dla mnie sędzia wykonał swoją pracę bardzo dobrze. Najważniejsze jest zdrowie zawodnika, nie pamiętajmy o tym. Słyniesz z tego, że lubisz sobie narzucać ostre tempo walk. Teraz miałeś przerwę muszoną tą kontuzją w walce z Janem Kutelabą. Co teraz? Będziesz walczył przed świętami, czy jednak odpoczniesz? Nie, na pewno do końca roku będzie spokój, jeżeli chodzi o MMA. Odpoczynek sobie robię. Taką moją mamą. Małym marzeniem jest to, żeby sobie wystąpić na zawodowej gali K1, ale to w grudniu i to może jeszcze nic pewnego, jeżeli coś się uda, to fajnie, jeżeli nie, to trudno. Od stycznia będziemy szukać jakichś ofert i wchodzić na gaz i na pewno nie będzie jak w tym roku, wszystko na hura. Będą 4-3 walki, ale naprawdę z wartościowymi zawodnikami. Powiedz, skąd to zainteresowanie K1? Takie hobby, czy to ci się najbardziej generalnie podoba w trenowaniu MMA? Wydaje mi się, że jestem lepszym zawodnikiem stójkowym niż parterowym. Dobrze się czuję w stójce. Chciałbym po prostu się sprawdzić, jak to wygląda gdzieś tam mój poziom stójki tak z prawdziwymi zawodnikami w K1. I, no to jest tylko takie dla mnie doświadczenie, jakieś tam urozmaicenie na pewno, to nie wpłynie negatywnie na moje MMA. Jakieś tam doświadczenie zawsze jest przydatne do walki. No to w takim przypadku gratulacje z okazji zwycięstwa i życzę ci tego występu na K1 i wielu sukcesów w przyszłym roku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów MMA. Dzięki bardzo.